dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z Nagrodami. No na pewno nie byliśmy z przebiegu spotkania drużyną gorszą. Mieliśmy swoje sytuacje, z których przynajmniej jedną powinniśmy zamienić na bramkę. Koniec końców to się zemściło i spotkanie przegraliśmy, no, co na pewno bardzo boli, bo to w końcowych minutach spotkania. Ale czy nie sądzisz, że właśnie te dosłownie chwile wcześniej, niewykorzystane dwie bardzo dobre okazje do zdobycia gola już w drugiej połowie, być może zaważyły o wyniku? No na pewno, no tak można powiedzieć, że było to spotkanie do jednej bramki. My ją straciliśmy pod koniec spotkania, praktycznie nie mieliśmy już szans na odpowiedź. A tak jak mówię, wcześniej mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że gdybyśmy to my zadali ten cios, to trzy punkty zostałyby w Płocku. Czy takie porażki bolą podwójnie? Bo wiadomo, że nie było się zespołem gorszym na boisku. Mecz był wyrównany, nawet tak jak powiedziałeś, mieliśmy swoje okazje chyba lepsze niż Wisła, która może częściej była przy piłce, ale te takie klarowne sytuacje były po naszej stronie, niż gdybyśmy na przykład przegrali 0-3, nie mając żadnej szansy. No dokładnie, jeśli zespół jest rzeczywiście o klasę lepszy, to powiedzmy taką porażkę łatwiej przyjąć, no bo gdzieś tam na walory piłkarskie by przeważyły i jeśli tak to spotkanie by się potoczyło, no to na pewno nie moglibyśmy mieć do siebie pretensji, a teraz są na pewno duże, bo w dziecinny sposób oddaliśmy chociaż ten punkt, który mogliśmy zdobyć, a tracimy go w ostatnich minutach. Szanse na rewanż dostaniemy stosunkowo szybko, bo już we wtorek gramy znowu z Wisłą, z tym, że teraz w Krakowie inną stawkę, bo awans do kolejnej fazy Puchar Polski. Z jakim jedziemy tam nastawieniem? Myślę, że z nastawieniem zwycięstwa. Myślę, że tylko to nas interesuje. Jeśli chcemy zagrać w kolejnej rundzie Pucharu, no to spotkanie to musimy wygrać. I na tym się trzeba skupić. Czy Wisła dzisiaj zaskoczyła nas czymkolwiek, czy raczej no, dało się przewidzieć jej sposób gry? Czy ten przeciwnik był dobrze rozpracowany i tak naprawdę no, nic tutaj nie pokazał zaskakującego? Myślę, że tak. No, nie stworzył sobie zespół Wisły żadnych klarownych sytuacji, a właściwie bramkę strzelili po naszym dziś błędzie. Widocznie no, ten jeden błąd wystarczył im, żeby to wykorzystać. No niestety taka jest piłka i musimy sobie z tym poradzić. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria, stalowe centrum serwisowe, Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Sponsorem programu był PKN Orlen. Organizator programu Witaj z Nagrodami.